Dzień dobry, wiązki serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy The Fair Fate Total War i kończymy turę, gdyż nie zostało nam już wielu tutaj do odkrycia. Ten szpieg pójdzie. Nie wiem za bardzo, gdzie mam nim iść, bo chciałem tylko sprawdzić, właśnie czy Isengard się tam rozwinął mocno. Jak na razie zło wygrywa tą kampanię. Chyba że elfy bardzo znacząco dołączą do wojny. I wtedy jedynie będzie to. Widzę, że. Jezus Maria, co tu się działo? Widzę, że nawet Rohan się nie kwapi do odbicia swojego miasta. Dziwne. Droga do Edo raz jest wolna. Niech oni w końcu zaczną oblegać to cholerne miasto. Bo jak widzicie, no Rohan ma w pizdu wielkie armie. Absolutnie nie są. Nie jest to odzwierciedleniem jego dochodów, bo ma zbyt duże armie na to, co by relatywnie mógł naprawdę wystawić. Wiecie co? Chyba pójdziemy i pomożemy tutaj Haradrimowi zająć te osady, bo się robi zbyt niebezpieczne. Tą armią z aktualnie Minas Tirith. Wreszcie moglibyście tam udać się zająć to. Nie, no to jest coś pieprzone na mapie, bo oni nie mogą po prostu wejść tam. Nie wiem czemu. Blokują się. No, ale przynajmniej pierwsza krucjata będzie trwała do znudzenia. Gildia złodziei? Nie, to jest strata pieniędzy. Tutaj widzę, że armia wreszcie. Zobaczcie, armia Gondoru w tym miejscu. W takim razie pójdziemy sobie jeszcze na tą stronę. O, Isengard was nawet na teren Gondoru. Nieźle. Ci nie zaatakowali mnie i dobrze. No fool. At your service. Ja się w takim razie udam do Isengardu i zaoferuję sojusz, prawa handlowe. Wymagające. Wyważone prawa handlowe, niezainteresowanie. Panoszcie się za trochę za bardzo. Jestem władcą ciemności przecież. Dobra, wyjdzieś tutaj. I kogo możemy tu doszkolić? Możemy łuczników sobie doszkolić, cudownie. Ale zrobimy sobie tak, weźmiemy nas góra. Wyjmiemy stąd całą armię tych łuczników, to zostawimy, bo oni są beznadziejni. Do niczego mi nie są potrzebni. Świetnie. Tego zarządcę przerzucimy do Minas Tirith, bo on miał niezły skill w całym gospodarowaniu. To jest armia, która pójdzie dalej, tylko że weźmiemy sobie tutaj dodatkowe siły i będą to dwa oddziały mieczników, świetnie. Pójdziemy sobie po prostu tędy, przez tereny Haradu i zaczniemy zajmować te osady tutaj. Oni sobie za wolno z tym radzą. Numerojczycy skończeni, kolejny oddział będzie za 3 tury, możemy doszkolić. Ile to jeszcze potrwa z tymi trollami? Z tym dostanę oddział za 13 tur, strasznie dużo. Dobra, górskie trolle, to było ciekawe. Minas Tirith, co możemy zbudować? Rzeźnia, wielki ratusz, niekoniecznie, możemy mieć kopalnię. I zbudujemy kopalnię. Barad-dûr. Barad-dûr natomiast nic. Tutaj domek myśliwski, będzie wszystko. Dobra, co zrobimy tutaj? Ile jeszcze tur? Jedna. W tej turze w takim razie wyjdą. Mamy prawie 10 na 10 z Sauronem. Happy Face'y. Najbardziej rozwinięta frakcja, oczywiście. Mordor w produkcji jest najlepszy. Tak ma być. Zrobimy save'a. I powinniśmy teraz. Rohan powinien nam oddać właśnie to miasto. Tą twierdzę. To jest. No, o to chodziło. I plądrujemy. Dale się nagle znalazło. Zostawię na razie tą armię tutaj. Będzie strzegła tych granic przed elfami. Natomiast będę chciał porozstawiać sobie wieżyczki dookoła tej prowincji. Zajmie mi to troszkę. Bo chciałbym obserwować, co się dzieje. Przede wszystkim, co się dzieje od strony run, czyli sterlingów, nazywać jak to chce. Boję się ataku też troszkę z północy od Dale. Nie wiem, jak Run sobie radzi z Dale. Jeżeli radzi sobie nieźle, no to nie mam to moje obawy są nieuzasadnione. Natomiast jeżeli ma problemy, to może to już być przyczyną większego konfliktu zbrojnego na tych ziemiach i może
nastąpić, co w efekcie spowoduje dosłanie na nie większej ilości moich ludzi, a tego robić bym na razie nie chciał, bo zbieram na co innego. No, właśnie kupimy sobie jedno, będziemy szli, po prostu obstawiali to wieżyczką, bo jest tutaj strasznie dużo tego wszystkiego. Jedną rzecz możemy doszkolić, zbudujemy świątynię Melkora od razu. Tutaj kolejne świątynie, wiecie co, te świątynie troszkę rozbudujemy, żeby mieć tą populację większą. To się przyda. Kiritungol, domek myśliwski. Świetnie. No i zbieramy natomiast kolejną teraz armię. Tutaj widzicie do Minas Tirith, tradycyjnie. Tutaj dwa oddziały i czekamy dalej. Czy te trole, nieważne. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jeden oddział. Cały czas mamy werbować nowe siły. Czarne koszary, cudownie. Gotowe. Maksymalna liczba jednostek. Chyba, że. Zobaczymy w następnej turze. Coś, bo napisaliście mi wyraźnie, że można ich mieć więcej, tylko po prostu jest jeden oddział na jeden budynek. Czyżbyście mnie okłamali? I powiedzieli nieprawdę? Okej, pójdziemy sobie tędy. Zobaczymy szpiegiem, co się tam dzieje. Harald naprawdę ładnie tu postępuje. Koniec tury. Sprawdźmy się wiadomości. Chyba, że Isengard będzie teraz wypierany przez sam Rohan. Oni mają liczne te armie, to nie mogą być doborowe siły. To jest po prostu armia, jakieś tam zbiorowisko, piechoty. Chyba, że... Nie wierzę, że to jest jakaś jazda elitarna albo coś w tym rodzaju, bo byłoby to zbyt dziwne. Dobra. Moim celem jest tutaj Dol Amroth. Nic innego nie może to zmienić. Mała flota ludzi. Wycofaliście się doskonale. W takim razie oddajecie mi pole. W którą stronę wy będziecie teraz chcieli iść z tą ekspansją, Harad? Bo my mamy tutaj prawo przemarszu bez problemu. Ogólnie nie wierzę w to, że Harad mógłby mnie zaatakować. Ten skrypt tak nie działa. Ale zobaczmy, co to mają. Nic ciekawego nie mają. Mają katapultę. To jest najgroźniejsze. Co mają ci za to? Lekka jazda. Jedna ciężka jazda. Druga ciężka jazda. Ciężka piechota. To raczej średnie jest. Co tutaj jest natomiast? Śmieci. To są śmieci. Oni są nawet gorsi od naszych orków. Porównywalnie z tymi najsłabszymi orkami. O, rany boskie, mi się odbija. Ci są troszkę lepsi, ale też nie... to są proste armie. Nie mają za bardzo szans z nami, jeżeli to do czegokolwiek by doszło. Zajazd budować nie będziemy. Wracamy do naszego Minas Tirith. I o co chodzi? Jednak mieliście rację, dobra. Zwracam honor. Można ich werbować wielokrotnie. Cudownie. W takim razie jeszcze jedna balista, oczywiście. Więcej tych. Doszkolić ich mogę? Nie. Oj, te trole to jednak długo się będą tam tworzyć. Moglibyśmy drogi ulepszyć, czemu nie? Ale wolałbym raczej zwerbować nowe siły. Troszkę może tutaj tych łuczników. Tutaj jeden oddział też. Świetnie. Tych również przetransportujemy. Tutaj pełna armia, niech również przejdzie do Minas Tirith. Cały czas zbieramy nowe siły, cudownie. No i co, i przydałby się Nazgul do poprowadzenia tego wszystkiego. Weźmiemy sobie tego Nazgula. Jeden Nazgul na jedną armię. Moja dewizja to jakość, nie ilość. Kłamstwa i podżeganie, jeżeli uważacie, że stawiam na ilość. Wcale nie. Weźmy sobie jeden oddział tego.
Następnie mógłbym sobie zwerbować jeszcze na dział łuczników lepszych. To są dobrzy łucznicy już nawet. Choć nie, oni znaczy tacy średni, ale przydają się do prostych tam akcji. Czy prostego ostrzeliwania. Wstawimy tą wieżyczkę i teraz będziemy szli na drugą stronę tego Nazgula. Również moglibyśmy stąd przejść troszkę dalej. Chyba że... Sprawdźmy jeszcze wiadomości. Głoszono sojusz. Dzicy ludzie z Dalandu, urkowie z Gundabad. Raport rekrutacji. Budowa zakończona. Mamoron. Tutaj możemy ich jeszcze werbować. Zajebiście. I też zwerbujemy ich oczywiście. Tych czarnych numerojczyków. I co? Prawa handlowe. Ledwie zaakceptowane. Dobra i to. Teraz pójdziemy do ludzi z Dalland. I zaproponujemy ich prawa handlowe. Najbardziej rozwinięta frakcja Harad. Też widzę. Że mają słonie, to niby najbardziej rozwinięci. Dobra. Te dwie tury zaatakują tą osadę. I skończ. Zapiszmy grę. Plus. Zakończmy turę. Dwie armie pójdą na Gondor i całkowicie, mam nadzieję, go wykończą. Dopóki Rohan bije się za Isengardem, to mamy spokój. Bo przejęliśmy im dwie potężne osady, które dawały im na pewno dużo dochodu i jeszcze niezłe siły. Przejęliśmy je. Zostało im tylko Edoras, który jest wiecznie oblegany, więc nie mogą tam za bardzo aż tak czerpać z niego jak dawniej. Danlos Tir jest jedynym w zasadzie miejscem, gdzie mogą taką naprawdę poważną armię wystawić. Tym bardziej, że jak widzicie, Isengard całkiem sobie tutaj znośnie radzi z nimi. Dosyłają te posiłki. Uruk-hai są mocniejsi od orków. Jest to jakiś specjalny szczep wyhodowany specjalnie do walki. Dobrze, Ragnar. Tak. Gratulujemy, panie magister. To cóż, na czym ja stanąłem? Na tym, że Uruk-hai byli wyspecjalizowani do walki. I wyhodowani specjalnie w tym celu. Tak. Nie wiem. W filmie byli fajnie przedstawieni. Książki jako taką nie czytałem. Prezent! Pięknie. Weźmy sobie tych. Te koszty to mi się trzepnęło po kieszeni, ponieważ... dobra. Weźmy ich wszystkich. Zajebiście, czarni numerojczycy i tak dalej. Teraz pójdziemy sobie dalej drugą armią. Cudownie, jest jedna armia, druga armia. Dalej. No i dwie armie już idą na Gondor. Trzecia jest tu, czwarta jest tutaj. Tak, ustawmy kolejną wieżyczkę. Objective complete, kochany język. Jest genialny. I zobaczmy dalej. Osgiliad. W Osgiliad, wiecie co? Zróbmy sobie koszary. Tak samo jak i tutaj. Przydadzą się po prostu w następnych turach. Tutaj się cały czas jest werbunek. Doskonale. Mamy kolejne balisty. Oczywiście ściągamy wszystko do Minas Tirith, jak dawniej. Miasteczko Barad-dûr. Te dwa oddziały również do Minas Tirith. Z tej osady. Tutaj czarni numerojczycy się już tworzą, więc w takim razie jeden oddział dodamy jeszcze mieczników. Wspaniale. Gondor. Z gór mglistych podział sobie wojnę. Droga zablokowana, raporty, jeszcze raz raporty. Wszystko musimy poczekać na razie. Inaczej się nie da. Chyba, że weźmiemy jeszcze naszego Nazgula i troszkę nim polatamy. Postawimy tutaj na pewno wieżyczkę. Wiem, wykorzystuję swojego Nazgula po to, by stawiał wieżyczki. I zapomniałem o dyplomacie. Dziś wygląda dziwnie. Czy jakieś patrole naparzają? Czy mi się wydaje, czy Gondor właśnie przejął jedną z osad, która należała do Haradu?
Byłoby to niezwykle miła odmiana. Pozwoliłoby nam to zacieśnić nasze granice, nie robiąc jakiejś, wiecie, klinu, haradu w naszych ziemiach. O, mówi właśnie o tej lokacji tutaj. Tak na mapce jest przedstawiona jako należąca do Gondoru. Widzę, że duże armie tego Gondorów tu pozbierały. Dobra, czas troszkę ich ukrócić. Wzmocni region. Gdzie? Tutaj? No dobrze. Najpierw postawimy sobie wieżyczkę, żeby coś widzieć na tych ziemiach. Wrócimy do naszej osady. Pójdziemy sobie... O, właśnie, Obdukumowa. Dunland się tu szerzy. Kolejny Dunland. Mamy jestem wojny. Jesteśmy w stanie wojny. Nie ma tak łatwo. Dobra, więc w takim razie... Nic tutaj nie zrobimy. 2000, czyli tutaj się zaczęły już budować te rzeczy? Nie, nie mamy pieniędzy na to cały czas. Tutaj się kolejne, wiecie co, damy to jeszcze to do budowy. W Minas Tirith nic nie będziemy werbować. Czy to jest naprawdę osada Gondoru? Nie wierzę, no. Dobrze, czym ty na mnie tu idziesz? Znaczy, czym ty jesteś? Troszkę piechoty dobrej, dużo średniej. Tu jest już troszkę lepiej. Sprawdźmy, co się dzieje tutaj. Nie, to jest Haradu. No to czemu ta mapa mi... Dobra, teraz już mam mapę zaktualizowaną i myślę, że moglibyśmy... Mamy katapultę trolli, mamy dwie katapulty. Nie, kurwa! Nie, chcę tego. Droga zablokowana, to skasujmy. Raport z budowy, Gmina Stylit kopalnie, skończone, cudownie. Kolejkę... Kolejki skradzione? What the fuck? Stracone chyba, nie skradzione. Jak tutaj z kulturą? Jest, nieźle. Plus, minus, nieźle, 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 nieźle. W przypadku oblężenia to osada może się przez 11 tur, to nas nie interesuje. Wielki ratusz też nie. Świątynie Melkora, same świątynie Melkora mają tutaj stać. Genialnie, mroczna świątynia, czarne koszary. Wszystko, wszystko jest. Zmieniamy po prostu aż jak się patrzy. Do szkół. Tutaj możemy sobie chatkę, domek myśliwski, oczywiście zbudujemy. Żeby nie było. Wy macie udać tam dalej. Wy tak samo zbieramy tę kolejną armię. Wiem, nudny jestem, cały czas zbieram armię. Weźmy sobie jeszcze tych, tych. Pięknie. Dobra, i cóż, tutaj moglibyśmy zrobić. Podzielić trochę siły, cztery oddziały, wycofać. Coś takiego? Nie. Wycofywanie jest dla słabych. Zapiszemy grę. I zobaczmy, co się będzie działo tutaj na południu, bo się robi ciekawie. Widzicie, zobaczcie, na taki jeden mały oddział Grohan traci 1/4 tej flagi. Dlatego nie potrafi nam wystawić jakichkolwiek sił, bo jeżeli opuści to miasto, to Isengard się momentalnie na niego rzuci. Ci tylko mi idą, o to mnie interesuje. Bo oni tak wędrują, wędrują i dokądś na pewno idą. No ale mamy olbrzymie państwo już, to trzeba przyznać. Ej, wiecie co? Wpadłem właśnie na pomysł, że mamy tam dwie armie, które idą na Gondor. Możemy się udać wtedy do tego Dunharrow i od strony Dunharrow zaatakować Edoras. Bo to jest blisko. Znowu mi żeś tu stanął, ty ciulu jeden. Irytujący koleś. Dobra, wracam tutaj. I ustawimy się mniej więcej w tym miejscu. Przejdźmy tutaj i... Dobra, stajmy sobie w tym miejscu. Nie pozwoli mu się wycofać, już będziemy stać. I tak. Dopóki nie zaatakuje, albo ja nie przejdę z drugiej strony. Dobra, co tu się dzieje? To jako świat... Przepraszam. Chodziło o to, że kopalnie się jeszcze nie budują. Tutaj mamy ich darmowych, ale tak przejdziemy do Minas Tirith, bo zbieramy kolejną armię. Więcej armii. Jeszcze ci. Tych też.
Tutaj możemy zaszkolić, cudownie. Tu, tu nic nie możemy zrobić. Minas Morgul, dobre, to wiecznie ma co do roboty, zawsze możemy kogoś tu wyszkolić. Weźmy sobie tych, później tych, trzy oddziały tych, też mogą być. Weźmy jednak tych, tych. Kolejna, jeszcze jedna tura i będą dostarczani, cudownie. I... Jezu, jeszcze jeden Nazgul by się przydał w sumie. Jedna armia na jednego Nazgula. No jest. Tu jest na przykład jeden, który stoi sobie i ochoczo. Że przyjmie ofertę. Dobra, staniemy sobie teraz tutaj. Ustawimy tu wieżyczkę na snajperze. W tym miejscu nic nie możemy zrobić, bo jest za mało, a populacja niestety dalej będziemy... O, świetnie ci się wytrenowali. Więc myślę, że możemy ich przetransportować od razu do Minas Tirith. Będzie trzecia armia, która pójdzie na Gondor. Planuję zniszczyć już Gondor dokumentnie, by nie stanowił żadnego zagrożenia dla mnie w przyszłości. Jeżeli przejmiemy po prostu te ziemię, to będziemy nie do ruszenia. Harad. No mają tutaj jakieś tam te oddziały, ale... Powiem tak. Ludzie trolle. Spory atak mają. To są bardzo słabe oddziały. Ci natomiast też nie są jacyś świetni. Wykosimy ich na odległość. Naszymi katapultami. Osada gotowa do ulepszeń. Wreszcie. Zamek. Od razu. W następnej kolejności. Zróbmy save'a. Mordor. I skończmy. I znowu zapomniałem o ludziach z Dunland. Te odcinki ostatnio mogą być trochę nudniejsze przez to, że ja na razie zbieram siły. Dopiero później zaczniemy zalewać przeciwnika. Ja nie chcę się tego wycinać, bo no, w zasadzie to jest lwia część Medivala, właśnie ta gra taktyczna. Dopiero później są bitwy. To jest kolejna armia Gondoru. Gondor też, kurde, pozbierał tego jak lodu. Wow, nie no, serio? Okej, Harad, zajmij się tą osadą i ja pójdę dalej. Znaczy, tą armią, nie osadą. No i co, już się dalej nie ruszyliście, co? Dobrze, że pójdę naokoło, ale Jezus Maria, jak ja nie lubię, jak mi tak staną durnie i stoją. Dobrze, co to jest za armia? To jest jakaś mała armia. To na końcu tury ją zaatakujemy po prostu. Ta armia mnie nie interesuje, bo ona idzie na miasto Haradu. My natomiast ściągamy dalej wszystko z plugawe i złe w to miejsce. Możemy doszkolić jeden oddział, co też uczynimy. Tutaj ten oddział zwerbować. Cudownie. Kolejne trzy oddziały. Świetnie. Kolejne dwa oddziały. Również doślemy. Także tych. Będzie kolejna armia zwerbowana. Weźmy sobie jeszcze tych. Tych sobie zostawię akurat. Wow, idealnie. Dużo tej piechoty mamy. Czarni numerojczycy. Z 26 broni. Jezus Maria. Niesamowita siła. Wszystko chcę rzucić na... Gondor. Complete. A i co tutaj mamy jeszcze do zrobienia? Troszkę pieniążków nam zostało. Coś budować, werbować. Te kopalnie dalej czekają na lepsze czasy. Przez parę tur będę musiał się wstrzymać z robieniem czegokolwiek, gdyż chciałbym zbudować właśnie tam lepszy zamek. To tutaj. Wreszcie nasze osady są gotowe do ulepszeń. To znaczy, że już niedługo wszystkie inne też będą. To dobrze. Musimy poczekać, aż te kopalnie się stworzą. Następnie ta armia, której brakuje aktualnie 3, 6, 7, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7 i od razu jest pełna armia z Nazgulem.
Tutaj nawet jeszcze tych sobie doślemy. Świetnie, dowódca zostanie oczywiście w tym miejscu. To jest kolejna armia, którą poślemy tutaj. Na Gondor. A my w takim razie zaatakujmy może to tych. I cóż, nie masz w zasadzie nic sensownego, co mogłoby mi zagrozić poza tą katapultą. A ja ją rozbiję bardzo szybko. Sami na zgórę nawet ją rozwalą. Więc ta bitwa ludziska w kolejnym odcinku zagrajmy The Fair Fage. Hejka.